Tak, właśnie klimatyzacja, jakąś coś. Czyli co, pół godziny pańskiego, czy tam do 40 minut dłużej, 40 minut, a potem pytania i to się... To co, Dominik, otwierasz, a ja prowadzę, tak? Ja tam jeszcze powiem, że tak powiem, że... Witam wszystkich na spotkaniu z panem redaktorem Stanisławem Kankiewiczem. Jest to spotkanie zorganizowane przez Ruch Narodowy Warszawa-Praga. Tematem naszego spotkania dzisiejszego jest konflikt z roszczeniami żydowskimi. I tutaj myślę, że nie każdy wie, że już konflikt z roszczeniami żydowskimi się rozpoczął w latach 60. w czasach PRL-u. Także też pan redaktor poruszył się w genezę i dlaczego? Ponieważ został już spłacony ponad miliard dolarów. Dlaczego nadal ten spór o roszczenia żydowskie występuje? I myślę, że najciekawsze pytanie, czyli czy istnieje ostatecznie rozwiązanie kwestii roszczeń żydowskich? Jak pan chce. Ja chciałem tylko powiedzieć, przypomnieć państwu, że tryb mamy taki, że najpierw mówi nasz gość i pytań nie zadajemy, ani cwiszenrufów, bardzo proszę, bo to jednak rozprasza. I po wypowiedzi naszego gościa prosimy o wszelkiego rodzaju pytania, uwagi, tak? I oddaję głos naszemu gościowi, jeszcze, panu dyrektorowi Kędniewiczowi. Jeszcze jest jedna prośba. Puszczamy w obieg listę. Poszła, dobrze. To tak. Oddajemy głos panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, nie, ja na stojąco. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem po prostu tutaj znaleźć tego klubu. Dosyć jest tak, widać, że minimum konspiracyjne jest zachowane. Za to jest chłodno. Proszę państwa, jeszcze dodam do tych komunikatów organizacyjnych, że ja przywiozłem całą książki i jakby ktoś z państwa był zainteresowany, no to oczywiście jako człowiek interesowny od razu dedykację wpiszę i żeby wszyscy byli zadowoleni. Proszę państwa, nawiązując do wypowiedzi tu pana kolegi, chciałbym zacząć od sprostowania. Otóż w 1961 roku rzeczywiście została zawarta umowa rządu polskiego z rządem Stanów Zjednoczonych, tak zwana umowa indemnizacyjna, podobnie zresztą jak z rządami innych państw, ale ona nie dotyczyła roszczeń żydowskich. W każdym razie nie tych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia i z którymi mieliśmy do czynienia w roku 1997, tylko umowa indemnizacyjna polegała na tym, że Polska dostała od rządu Stanów Zjednoczonych dwie pożyczki zbożowe, ale nie za część tych pieniędzy preliminowanych na zakup zboża amerykańskiego, dokładnie za 40 milionów dolarów. Polska przeznaczyła te 40 milionów dolarów dla rządu Stanów Zjednoczonych. W zamian za to rząd Stanów Zjednoczonych przejął na siebie zobowiązania w zakresie wypłaty odszkodowań dla obywateli amerykańskich, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane. Tego dotyczyła ta umowa. Podobnie jak umowy zawarte przez rząd polski z rządami innych krajów. Dotyczyły one odszkodowań dla obywateli tych państw, których mienie zostało na terenie Polski znacjonalizowane. Ta umowa indemnizacyjna nie dotyczy roszczeń żydowskich, dlatego że Żydzi zamordowani w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i innych części Polski nie byli obywatelami amerykańskimi. To byli obywatele polscy, przeważnie obywatele polscy. W związku z tym ta umowa ich nie dotyczy. Organizacje żydowskie przemysłu Holokaustu początkowo nie przyjmowały do wiadomości istnienia tej umowy, ale kiedy w końcu ją do wiadomości przyjęły, to znaczy oznajmiły, że wiedzą o niej, podniosły zarzut, niestety słuszny, że ona nie dotyczy roszczeń, o które im chodzi. Bo Polska jest nagabywana, żeby nie powiedzieć molestowana i naciskana w kwestii realizacji roszczeń dotyczących w tej chwili tak zwanego mienia bezspadkowego, to znaczy mienia,
pozostawionego przez Żydów, którzy ani nie pozostawili po sobie spadkobierców ustawowych, ani też nie sporządzili, a w każdym razie nic o tym nie wiadomo, żeby sporządzili jakieś testamenty. To jest tak zwane mienie bezspadkowe i według systemu prawnego przyjętego przez właściwie chyba wszystkie kraje, a w każdym razie wszystkie kraje kręgu cywilizacji zachodniej za rozwiązaniami przyjętymi jeszcze w starożytności przez prawo rzymskie, spadkobiercą mienia bezspadkowego, jeśli można tak powiedzieć, jest państwo, którego ten zmarły spadkodawca był obywatelem. Jeśli, dajmy na to, w Stanach Zjednoczonych umrze Polak, obywatel amerykański, który nie pozostawi spadkobierców ustawowych, a więc dzieci ani rodziców swoich, i nie sporządzi testamentu, to zgodnie z prawem amerykańskim dziedziczą po nim Stany Zjednoczone. W Polsce dziedziczy Skarb Państwa, także jest to identyczne rozwiązanie, takie samo, jakie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Dlatego właśnie naciski ze strony niektórych polityków amerykańskich, bo ostatnio 46 polityków amerykańskich, znaczy kongresmenów, podpisało się pod listem skierowanym do sekretarza stanu Johna Kerry'ego, żeby wzmocnił naciski na Polskę w sprawie realizacji tych roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Jest to o tyle obrzydliwe, że ci kongresmeni nawet nie próbują zmienić prawa amerykańskiego w tym kierunku. Natomiast domagają się, żeby Polska zmieniła swoje prawo w takim właśnie kierunku, żeby tylko organizacjom żydowskim przemysłu Holokaustu uczynić zadość. Bo jeżeli, to warto podkreślić, jeżeli jest ktoś taki, kto potrafi, znaczy Żyd czy nie Żyd, potrafi się wlegitymować jakimiś uprawnieniami dotyczącymi mienia w Polsce, to bez żadnych dodatkowych regulacji ze strony polskiej może własność tego mienia odzyskać w drodze normalnego postępowania sądowego. I bardzo dobrym przykładem jest przypadek pana Rona Bałamuta, obywatela amerykańskiego, który był spadkobiercą domu w Wadowicach, w którym urodził się Karol Wojtyła. W drodze normalnego postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku odzyskał tytuł własności tego domu, po czym sprzedał go za 3 miliony dolarów Ryszardowi Krause, a Ryszard Krause podarował ten dom archidiecezji krakowskiej i jest tam dzisiaj w Muzeum Jana Pawła II. To pokazuje ten przypadek, że jeśli ktoś się legitymuje uprawnieniami ważnymi w świetle prawa polskiego, to bez żadnych dodatkowych regulacji ze strony polskiej, bez żadnych nadzwyczajnych czynności ze strony władz polskich, w drodze normalnego postępowania sądowego może taki spadek uzyskać i to się zdarza. Natomiast te roszczenia, które są podnoszone w stosunku do Polski, dotyczą, jeszcze raz powtórzę, tak zwanego mienia bezspadkowego, to znaczy mienia, do którego nie pretenduje żaden spadkobierca, również w postaci tych organizacji przemysłu Holokaustu, które z punktu widzenia cywilnoprawnego nie są przedstawicielem w sensie prawnym. Podobnie państwo Izrael nie może być spadkobiercą po tych osobach, dlatego że ci Żydzi zamordowani na terenie Polski nie byli obywatelami Izraela, chociażby z tego powodu, że to państwo jeszcze wtedy nie istniało. Izrael powstał dopiero 14 maja 1948 roku, a więc 3 lata po wojnie. A zgodnie z zasadami obowiązującymi od czasów starożytnych, to znaczy od starożytnego Rzymu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. W związku z tym
prawa ewentualnego spadkobiercy musiałyby już wtedy zaistnieć. Ani w przypadku tych organizacji przemysłu Holokaustu, które się od Polski domagają realizacji tych roszczeń, ani w przypadku rządu izraelskiego taka sytuacja nie występowała i nie występuje. Dlatego Polska nie ma żadnego powodu, żeby się jakimkolwiek naciskom w tej sprawie poddawać. Ale nie jest to jedyna, ani też pierwsza taka próba wywarcia na władze polskie nacisku. Jeśli Państwo pozwolą, to zacznę od początku. Z pierwszą taką próbą, no udaną próbą wywarcia nacisku na polskie władze mieliśmy do czynienia w roku 1994, kiedy to 8 polityków amerykańskich z obydwu partii napisało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, domagając się od niego, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej, że jeżeli nie zadośćuczynią roszczeniom majątkowym żydowskim, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ w 1994 roku wszystkie państwa Europy Środkowej na czele listy swoich priorytetów politycznych umieściły intencje przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to zapowiedź pogorszenia się stosunków Stanów Zjednoczonych z tymi państwami mogła oznaczać szlaban do NATO. I wprawdzie, o ile mi wiadomo, takie ostrzeżenie nie zostało przez Departament Stanu wystosowane, ale chyba kontrolowany przeciek nastąpił tego listu do amerykańskiej prasy, no i rzecz się z tego powodu stała jawna. Rząd polski aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ta ustawa była podobna do innych ustaw tego typu, bo na początku lat 90. władze państwowe w sposób odmienny od dotychczasowego regulowały stosunki władz swoje, znaczy władz państwowych, z różnymi związkami wyznaniowymi, między innymi ze Związkiem Wyznaniowym Wyznania Mojżeszowego. I ta ustawa się składała, była podobna do tych innych ustaw dotyczących innych związków wyznaniowych w pierwszej części takiej administracyjnej, gdzie po prostu były przepisy, jak wyglądają stosunki władz państwowych z tymi związkami wyznaniowymi, ale ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich różniła się od pozostałych ustaw tym, że w drugiej części zawierała przepisy dotyczące transferu majątkowego w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących w Polsce gmin żydowskich i Nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Ta ustawa była obarczona pewną wadą prawną, mianowicie, która polegała na użyciu sformułowania zwrot mienia. To sformułowanie było nie tylko niewłaściwe ze względów prawnych i nie chcę Państwa zanudzać tutaj wywodami prawniczymi. Jeśli kogoś z Państwa ta kwestia będzie interesowała, to możemy wrócić do tego w fazie dyskusji. Powiem tylko, że było to rozwiązanie niewłaściwe z punktu widzenia prawnego, a w dodatku stwarzające bardzo niebezpieczny precedens dla Polski na przyszłość. Dlatego też byłem chyba jednym z niewielu, a może nawet jedynym publicystą, który przeciwko tej ustawie się opowiadał publicznie. Nie dlatego, żebym był przeciwny zwrotowi własności tam, gdzie to jest uzasadnione, bo tak nie jest, tylko właśnie z tych powodów, że po pierwsze to rozwiązanie, jakie ustawa przyjęła, było wadliwe, a w dodatku stwarzające dla Polski bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość. No i z racji tej, że byłem przeciwnikiem, który się publicznie ujawniał, no to byłem zapraszany na rozmaite dyskusje, które się wtedy toczyły w mediach, w tym celu, żeby mnie tam rozsmarować na podłodze.
jako tego, prawda, tutaj antysemitę i tak dalej. Ja sobie zdawałem sprawę, że jeśli będę źle przygotowany do lekcji, no to rzeczywiście zostanę rozsmarowany na podłodze, więc nie było to takie łatwe, żeby mnie tam rozsmarować. No ale razu pewnego zostałem zaproszony do pierwszego programu Polskiego Radia, do audycji na żywo. Ja bardzo lubię takie audycje, dlatego że to już niczego się tam nie da wyciąć, ani tam zagłuszyć. No i tam byli posłowie i redaktor Mądrzejewski. I jeden z uczestników tej dyskusji naszej, poseł z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powiedział na antenie takie zdanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Więc ja mu mówię: panie pośle, to tak mi pan mów, to nie dlatego wy chcecie im to wszystko przekazać, że jesteście przekonani do ich racji merytorycznych, tylko że się ich boicie, ale no to może się tak nie bójmy, bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą i tego. No i on taki był trochę nieszczęśliwy z tego powodu, że mu się to wypsnęło, ale dyskusja się potoczyła dalej. Ja z tej dyskusji się zorientowałem, że on nie bardzo zna tło prawne całej sprawy. I kiedy już zakończyliśmy ten program, zaprosiłem go na kawę i zacząłem mu to tło prawne objaśniać. I on po kilku minutach zaskoczył i mówi: a jak tak, to ja to będę inaczej referował na komisji. Więc zacząłem go namawiać, żeby wykreślić z projektu ustawy to sformułowanie o zwrocie mienia. Na co on powiedział, że no, jemu nie wypada z taką inicjatywą wystąpić, dlatego że prezydent Kwaśniewski, będąc w Nowym Jorku, swoim zwyczajem naobiecywał tam złote góry tym Żydom nowojorskim, no i nie wypada, żeby poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej dezawuował prezydenta Kwaśniewskiego. Akurat ja mówię: no rozumiem pana doskonale, ale w takim razie może by zmienić inny zapis tej ustawy, jeżeli już nie chcecie, nie możecie zrezygnować z tego zwrotu, chociaż to wielka szkoda, to przynajmniej żeby zmienić zapis tej ustawy dotyczący takiej oto kwestii, że temu nieszczęsnemu zwrotowi miały podlegać nieruchomości, które służyły w przeszłości celom wyznaniowym, kulturalnym, edukacyjnym, higienicznym, nawet chodziło o łaźnie rytualne, żeby zmienić ten zapis w taki sposób, że zwrotowi podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co by wyłączało z transferu nieruchomości niezabudowane. I on powiada: to jest możliwe. No to ja mówię: panie pośle, jak to jest możliwe, to zróbcie tak. No przecież wiadomo, że trzeba zapłacić łapówkę za przyjęcie do NATO, ale dlaczego taką wysoką, które się targujmy, prawda, nie ten. No i tak się stało. To była moja najbardziej udana inwestycja, bo kawa mnie kosztowała 2,50, a wspólnie raz z panem posłem zaoszczędziliśmy dla Polski w ten sposób około 3 miliardów dolarów. Więc rzeczywiście się opłaciło. To mówię nie dlatego, że się chwalić, tylko że nawet poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odpowiednio przekonany, może zrobić pożyteczną rzecz dla Polski i nie należy nikogo z góry skreślać, że jak już on jest z SLD, to na pewno nic dobrego nie zrobi. Czasami się zdarza. Jak mówią, jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, więc to jest dobry przykład. Proszę Państwa, ta ustawa weszła w życie w 1997 roku, została uchwalona w 1996 roku i natychmiast się okazało, że nie wolno ulegać szantażystom, że nie opłaca się ulegać szantażystom, bo w kwietniu 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer na mitingu w Buenos Aires powiedział, no, że to ta ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych to dobrze, że została uchwalona, ale przecież jeszcze są roszczenia dotyczące mienia osób prywatnych, bo tamta ustawa dotyczyła mienia gmin. Są jeszcze ustawy roszczenia dotyczące mienia osób prywatnych, które są znacznie większe, jeśli chodzi o zakres, bo obejmujące od 60, być może nawet 65 miliardów dolarów wartości szacunkowej. No i pan Israel Singer powiedział, że jeżeli te roszczenia nie zostaną zaspokojone,
to Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Te pogróżki Izraela Singera może by nie miały takiego ciężaru gatunkowego, gdyby nie taki niekorzystny dla Polski splot okoliczności. Otóż w 1998 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Nowym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder, który w jednym z pierwszych swoich przemówień powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To była bardzo ważna deklaracja, bo ona oznaczała, że Niemcy nie będą już od nikogo przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych, co stwarzało zupełnie nową sytuację dla strony żydowskiej, to znaczy dla Żydowskiej Organizacji Przemysłu Holokaustu i dla rządu izraelskiego. Najwyraźniej w kołach kierowniczych niemieckich musiano dojść do wniosku, że 100 miliardów marek, bo tyle rząd niemiecki przekazał tytułem odszkodowań organizacjom przemysłu Holokaustu i rządowi izraelskiemu, plus dostawy okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, że to jest rekompensata wystarczająca, zresztą wystarczająca, niewystarczająca, po prostu już więcej nic nie dadzą i koniec. To oczywiście wynikało z niemieckiej polityki historycznej. Ta deklaracja kanclerza Schrödera mieściła się w niemieckiej polityce historycznej, której celem jest delikatna operacja stopniowego zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. To jest operacja bardzo delikatna, ale mimo tej delikatności zostaje, z powodzeniem jest realizowana. No, takim bardzo spektakularnym osiągnięciem polityki historycznej niemieckiej było przemówienie Benedykta XVI w Brzezińce. Otóż Benedykt XVI, przemawiając w Brzezińce, powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. W ten sposób Niemcy ze zwinowajców zbrodni jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar złych nazistów. No to jest majstersztyk rzeczywiście. I proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w retoryce takiej historycznej, w retoryce publicystycznej właśnie nie mówi się o zbrodniach niemieckich, mówi się o zbrodniach nazistowskich. Ci naziści to bliżej nieokreślone plemię już dzisiaj wymarłe całkowicie. Co prawda posługiwali się takim specjalnym, specyficznym językiem nazistowskim i tak dalej, ale dzisiaj do nich się nikt nie przyznaje. Jeśli gdzieś się tych nazistów poszukuje, to przede wszystkim na terenie Polski, gdzie są zlokalizowane polskie obozy zagłady. Proszę Państwa, to jest tak mniej więcej, na to jest zorientowana niemiecka polityka historyczna. Wielu ludzi w Polsce sobie nie zdawało z tego sprawy, aż wreszcie telewizja państwowa, i to moim zdaniem dobrze się stało, mimo że tam były różne takie gniewne pomruki z polskiej strony, dobrze się stało, że telewizja państwowa puściła film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Nawet najgłupszy wtedy mógł się zorientować, na czym polega niemiecka polityka historyczna. Na stopniowym zdejmowaniu byli pokazani dobrzy Niemcy, jedynym złym Niemcem to jest SS-man. No ale to jest pojedynczy człowiek, jeden taki wyjątek wśród tych dobrych Niemców, natomiast Polacy wszyscy są źli. Wszyscy są źli. Także widać było, w jakim kierunku to zmierza. I to przemówienie kanclerza Schrödera, o którym tutaj wspomniałem, stanowiło dla strony żydowskiej bardzo wyraźny sygnał, że żydowska polityka historyczna, która jest z kolei nakierowana na umożliwienie kontynuacji materialnej eksploatacji Holokaustu, że żydowska polityka historyczna musi zostać dostosowana do tej zmienionej niemieckiej polityki historycznej. I tak się stało. Żydowska polityka historyczna, jak powiem, jest zorientowana na
ciągnięcie korzyści z Holokaustu. I akurat w tym samym czasie, kiedy kanclerz Schröder swoje przemówienie wygłosił, została opracowana nowa formuła po stronie żydowskiej. Została opracowana nowa formuła umożliwiająca właściwie eksploatowanie, materialne eksploatowanie Holokaustu aż do końca świata. Formuła ta wygląda mniej więcej tak, że no ci, którzy zostali w czasie wojny zamordowani, no to zostali zamordowani, ale iluż się z tego powodu nie urodziło. Przy takim podejściu, Państwo rozumiecie, liczba ofiar Holokaustu może z dziesięciolecia na dziesięciolecie rosnąć w postępie geometrycznym. I ma to sens jednakże o tyle, o ile będzie można wskazać winowajcę odpowiedzialnego materialnie, który ma, będzie musiał za to wszystko tym domniemanym ofiarom zapłacić. No i żydowska polityka historyczna musiała zostać skoordynowana z historyczną polityką niemiecką i została skierowana na poszukiwanie winowajcy zastępczego, na którego można by było zrzucić odpowiedzialność za II wojnę światową w miarę zdejmowania tej odpowiedzialności z Niemiec i z narodu niemieckiego. I na takiego winowajcę zastępczego została wytypowana Polska, co jawiło się jako oczywista oczywistość, dlatego że no, te wszystkie, większość przynajmniej tych wszystkich zbrodni została popełniona na obecnym naszym terytorium państwowym. A świat nie zajmuje się tam żadnymi, nie ma głowy do jakichś niuansów, a czyje to było, a kto tam sprawował rzeczywistą władzę, gdzie te zbrodnie się wszystkie dokonały, na terenie Polski. Aha, no to jest jasna sytuacja, to polskie obozy zagłady, polscy naziści i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, gdyby nie nastąpiła ta koordynacja żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką, to być może te pogróżki Izraela z Ingera nie miałyby takiego ciężaru gatunkowego i takich następstw. Niestety ta koordynacja nastąpiła i rezultatem już dwóch skoordynowanych polityk historycznych, którymi kierują zespoły pierwszorzędnych fachowców dysponujące dużymi budżetami, naprawdę pierwszorzędni fachowcy, no to rezultatem tej koordynacji dwóch polityk historycznych były uroczystości w Jedwabnem. Były uroczystości w Jedwabnem. Warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, na pewną eskalację, bo ja powinienem to powiedzieć na samym początku, że właściwie ten list w 1994 roku, on nie był pierwszym krokiem na tej drodze. Pierwszym krokiem na tej drodze było takie oskarżenie, które się pojawiło w mediach amerykańskich pod adresem właśnie, to jest też charakterystyczne, nie poszczególnych Polaków, nie jakichś wybranych polskich środowisk, tylko pod adresem narodu polskiego jako takiego, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. Było to oskarżenie dziwaczne z dwóch powodów. Po pierwsze, naród polski tak całkiem biernie się nie zachował, bo wdał się w wojnę z Rzeszą Niemiecką. W tej wojnie armia polska została rozgromiona. Naród polski został wydany na łaskę i niełaskę dwóch okrutnych wrogów i mimo bardzo ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazł, podjął próbę stawienia oporu, również zbrojnego, tym wrogom. Charakterystyczne przy tym jest brak symetrii. O ile ten opór, również zbrojny, na terenie okupacji niemieckiej pojawił się stosunkowo szybko, to na terenie okupacji sowieckiej nie. Co może rodzić podejrzenia, że na terenie okupacji sowieckiej, na tych Kresach Wschodnich, jakiś gorsi Polacy mieszkali i tak dalej, no to by był wniosek krzywdzący tamtych ludzi. Wydaje się, że dwie okoliczności na tej asymetrii zaważyły. Pierwsza okoliczność to Winston Churchill. Winston Churchill, kiedy został brytyjskim premierem już w czasie wojny, polecił szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. To znaczy
wznieść tam zarzewie oporu przeciwko niemieckiemu panowaniu. Ale nie całą Europę kazał podpalić Churchill, tylko tę część Europy, która pozostawała pod wpływami niemieckimi. Tej części Europy, która pozostawała pod okupacją sowiecką, nie kazał podpalać. Najwidoczniej nie chciał Józefowi Stalinowi świecić w oczy żadnymi pożarami. I to była jedna przyczyna. Druga przyczyna to już nie leżała po stronie Winstona Churchilla, tylko raczej po stronie niemieckiej. Otóż o ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska bardzo szybko została izolowana od ludności polskiej, spędzona do gett i rozpoczęła się tam eksterminacja, w związku z czym ludność żydowska nie mogła być masowo i nie była masowo wykorzystywana do wywiadowczej penetracji środowisk polskich, to na terenie okupacji sowieckiej było całkiem inaczej. Ludność żydowska, która w znacznej części przeszła na stronę wroga, bo nie w 100%, ale w znacznej części przeszła na stronę wroga, została użyta i za jej aprobatą została użyta do wywiadowczej penetracji polskich środowisk. A ponieważ to byli ludzie od stuleci tam mieszkający, doskonale znający stosunki, doskonale znający się nawzajem, w związku z tym tworzenie konspiracji w tych warunkach było bardzo utrudnione, tym bardziej, że już od lutego 1940 roku rozpoczęły się wywózki ludności polskiej, poczynając od takich warstw państwotwórczych, to znaczy funkcjonariuszy państwowych, urzędników, ziemian i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, kiedy front niemiecki przesunął się na wschód, ludność żydowska została przez Niemców natychmiast izolowana od ludności polskiej na zapleczu frontu niemieckiego natychmiast pojawiła się konspiracja polska, również zbrojna, czy może nawet przede wszystkim zbrojna, i to o sile znacznie większej niż w Polsce centralnej. Pokazuje to, że te dwie przyczyny musiały odgrywać rolę. Być może były jeszcze jakieś inne, ale te dwie wydają mi się zasadnicze. Proszę Państwa, więc koordynacja polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej przyniosła eskalację tych oskarżeń. Naród polski już przestał być oskarżany o bierność, bo bierność to jednak jest bierność. No może nie przynosi to zaszczytu temu biernemu, ale też nie oznacza żadnego współudziału w zbrodniach. No stał i się przyglądał, prawda, jak zbrodnie popełniał kto inny. Jedwabne oznacza eskalację tego oskarżenia. Naród polski został oskarżony już nie o bierność, tylko o współudział, a więc pewną zbrodniczą formę aktywności. I niestety to oskarżenie zostało podżyrowane publicznie przez najwyższego ówczesnego konstytucyjnego przedstawiciela państwa polskiego, to znaczy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w specyficznej co prawda formie, bo on podczas uroczystości w Jedwabnem za udział narodu polskiego przeprosił. Francuzi mają takie porzekadło, qui s'excuse, s'accuse. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. Więc to była taka specyficzna forma, w której prezydent polski przyłączył się do oskarżeń wobec narodu polskiego, sprzeniewierzając się tym samym dwukrotnie składanej przez siebie przysiędze prezydenckiej, bo konstytucyjna rota przysięgi prezydenckiej zawiera taką uroczystą obietnicę, że prezydent będzie niezłomnie strzegł godności narodu. Otóż nie da się pogodzić uroczystej obietnicy niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tegoż narodu o niepopełnione zbrodnie. No to dlatego mówię, że Aleksander Kwaśniewski był prawdziwym nieszczęściem dla Polski, ten człowiek. I mam nadzieję, że kiedyś za to odpowie, za te wszystkie rzeczy, których się dopuścił i których zaniechał, a których wykonanie było jego obowiązkiem. Podobnie jak prezydent Komorowski, który
w 10 lat później w liście napisanym do uczestników uroczystości jedwabnej, już skromniejszej uroczystości niż ta pierwotna, napisał takie zdanie, ten list odczytał Tadeusz Mazowiecki, bo prezydenta Komorowskiego tam nie było, napisał tam takie zdanie, które też stanowi moim zdaniem złamanie przysięgi prezydenckiej, że naród polski, znowu cały naród polski, nie jacyś Polacy czy jakieś środowiska polskie, tylko naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą, już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Otóż proces w ciągu 20 lat, proces stopniowego przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego właściwie został zakończony i w obydwu przypadkach eskalacji podżyrowany przez najwyższych konstytucyjnych przedstawicieli państwa polskiego. No to cóż za granica ma myśleć? No skoro polscy prezydenci to potwierdzają, no to na pewno taka jest prawda. W związku z tym nie wypada nawet przez grzeczność, nie wypada polskim prezydentom zaprzeczyć. Proszę Państwa, to są te dwie polityki historyczne, skoordynowane, polityka historyczna niemiecka, polityka historyczna żydowska, ale to nie wyczerpuje całości zagadnienia, bo naprzeciwko tym dwóm skoordynowanym politykom historycznym wychodzi jeszcze piąta kolumna w kraju, w której można rozróżnić dwa nurty. Nurt świadomy i nurt, uprzejmie zakładam, nieświadomy. Nurt świadomy to jest środowisko Gazety Wyborczej. Ja Gazetę Wyborczą nazywam żydowską gazetą dla Polaków i jeśli Państwo pozwolą, to uzasadnię. Otóż na początku okupacji niemieckiej, znaczy na początku, no w ogóle żył w Polsce taki osobliwy człowiek, germanofil, a jednocześnie polski patriota, Władysław Studnicki. Jego germanofilstwo było powszechnie znane, to też kiedy w czasie okupacji niemieckiej Niemcy zapytali go, dlaczego on nie pisuje do niemieckich gazet, a on powiada, jak to nie pisuje, kiedy pisuje do Das Reich na przykład, pisuje i tak, no tak, ale pan nie pisuje do Nowego Kuriera Warszawskiego, powiedzieli mu Niemcy, a mówi, oczywiście, że nie, mówi, ja mogę pisać do niemieckich gazet dla Niemców, natomiast nie będę pisywał do niemieckich gazet dla Polaków. Jaka jest różnica między niemieckimi gazetami dla Niemców i niemieckimi gazetami dla Polaków? Otóż niemieckie gazety dla Niemców, takie jak na przykład Das Reich, przedstawiały niemiecki punkt widzenia jako niemiecki. To jest oczywiste, to jest prawda. Natomiast niemieckie gazety dla Polaków, takie jak Nowy Kurier Warszawski, przedstawiały niemiecki punkt widzenia jako obiektywny, a to nieprawda. I Gazeta Wyborcza to jest taka żydowska gazeta dla Polaków. Żydowska gazeta dla Polaków, odpowiednik takiej gadzinówki z okupacyjnej, która przedstawia żydowski punkt widzenia jako obiektywny, do którego się polscy mikrocefale powinni akomodować. I to jest nurt świadomy. Państwo pewnie pamiętacie, jak środowisko Gazety Wyborczej bardzo aktywnie się zaangażowało w sprawę Jedwabnego, zwłaszcza w tych pierwszych uroczystości. Napisane zostały książki i tak dalej, i tak dalej. No, publicystyka się rozwinęła bardzo intensywna. I to jest ten nurt świadomy. To jest ten nurt świadomy, powiększony o lożę masońską Zakonu Synów Przymierza, czyli Bnajbryt, bo na inauguracyjnym posiedzeniu w roku 2007 loża ta postawiła sobie dwa cele, mianowicie doprowadzenie do realizacji żydowskich roszczeń majątkowych i pacyfikację Radia Maryja. To są dwa cele. Warto przypomnieć, że pan prezydent Kaczyński posłał panią minister Juńczyk-Ziomecką na to inauguracyjne posiedzenie z listem wyrażającym radość z reaktywowania tej loży. Także rzeczywiście trochę dziwaczne to było zachowanie, no ale już to było, prawda? Drugi nurt w ramach piątej kolumny to jest nurt nieświadomy i żeby lepiej
Państwo zrozumieli, o co chodzi, to muszę zacząć od Adama i Ewy. Proszę się nie bać, aż tak daleko nie będzie. Mianowicie od przedstawienia takiej instytucji z siedzibą w Wiedniu, która nazywa się Agencją Praw Podstawowych. Ona nazywała się trochę inaczej do niedawna, mianowicie nazywała się, to jest agenda Unii Europejskiej. Ona się nazywała pierwotnie Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu, Antysemityzmu i Ksenofobii, a kiedy rozszerzyła zakres swoich zainteresowań również o homofobię, czyli każdą formę sprzeciwu wobec sodomitów i gomorytów, no to zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Agencją Praw Podstawowych, co jest mylące, dlatego że ta nazwa sugeruje, iż ta agencja broni jakichś praw podstawowych, podczas kiedy tak nie jest. To jest rodzaj paneuropejskiego gestapo do monitorowania mniej wartościowych narodów europejskich, czy się przypadkiem nie bisurmanią w sposób niedozwolony. Ta Agencja Praw Podstawowych, gdyby sama chciała ten monitoring prowadzić, to niewiele by tam zauważyła. W związku z tym ma krajowych kolaborantów w poszczególnych krajach członkowskich, których rekrutuje na zasadzie przetargu. I w Polsce ten przetarg wygrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, być może dlatego, że oprócz honorarium, jeśli można użyć takiego słowa tutaj, za swoje usługi delatorskie dla Agencji Praw Podstawowych, jeszcze czerpie dochody z dwóch źródeł, to znaczy z Fundacji Batorego $1 000 000 rocznie i z Fundacji Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie $2 000 000. Kanały są dwa, ale pieniądze tego samego właściciela finansowego, grandziarza Jerzego Sorosa. Więc dzięki temu dodatkowemu zasilaniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka mogła taniej zaoferować swoje usługi delatorskie Wiedeńskiej Agencji Praw Podstawowych i ten przetarg wygrała. Oczywiście sama agencja też niewiele robi, no bo tam są ludzie bardzo czcigodni, a to znaczy, że i wygodni, prawda? I oni tam się w różne takie delatorstwa detaliczne nie wdają. Ale z Helsińską Fundacją Praw Człowieka współpracuje wiele organizacji pozarządowych. Te organizacje pozarządowe, one są denomine pozarządowe, ale tak naprawdę to są poprzyczepiane do różnych kurków finansowych i unijnych, i rządowych, i samorządowych, a czasem do wszystkich trzech jednocześnie. I ponieważ dostają pieniądze, no to muszą się wylegitymować, wykazać jakimiś osiągnięciami. Inaczej tych pieniędzy nie dostaną. Sporo tych organizacji pozarządowych zajmuje się tropieniem antysemitów, faszystów, ksenofobów i homofobów. W związku z tym, no, żeby się ładnie pokazać swoim sponsorom, no to muszą się wykazać osiągnięciami. W związku z tym wykrywają antysemitów pod każdym krzakiem. W rezultacie prokuratury, policja i sądy są zasypywane doniesieniami, z którymi coś tam muszą robić. No nie mogą ich tak zostawić. Czasami je zostawiają, ale to wtedy się spotykają z taką krytyką pryncypialną, że są cichymi wspólnikami antysemitów i faszystów, prawda? Takich oskarżeń się troszeczkę boją wszyscy. W związku z tym na wszelki wypadek zajmują się i nadają im bieg. Czasami to przybiera formy groteskowe, bo na przykład w Lublinie już 7. rok toczy się proces o antysemityzm, w którym oskarżony jest pan Grzegorz Wysok. Widać wyraźnie, że ten sędzia po prostu nie chce wydawać wyroku w tej sprawie, bo nie wie, jaki wyrok ma wydać. No ale nie może się do tego przyznać, więc musi ten proces prowadzić i prowadzić. Być może liczy na to, że się wszystko przedawni i wreszcie nie będzie musiał żadnego wyroku wydawać. Nie wykluczam takiej możliwości, bo ten sędzia no też widocznie jeszcze jakieś resztki sumienia zachował, w związku z tym no, nie chce temu Grzegorzowi Wysokowi zrobić krzywdy, a jednocześnie nie może go uniewinnić, bo by sobie zrobił krzywdę, więc liczy, przypuszczam, że cunctando rem restituere, jak to mówiono, zwlekaniem uratować sytuację. Tak to starożytni Rzymianie już zauważyli, że jest trzecia droga jeszcze w takich sprawach. Proszę Państwa, więc to jest ten nurt, uprzejmie zakładam, że nieświadomy, dlatego że celem tych ludzi z organizacji pozarządowych, no może
z wyjątkiem niektórych takich fanatyków, którzy rzeczywiście myślą, że to wszystko naprawdę. Celem tych ludzi nie jest dostarczenie zagranicy informacji, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego. Celem tych ludzi jest zarobienie pieniędzy, żeby wypić i zakąsić. No ale ich biznes ma taką specyfikę, że tych pieniędzy nie dostaną, jeżeli uprzednio nie dadzą takich sygnałów. No więc to na tym to polega. Dlatego uprzejmie zakładam, że to jest ten nurt nieświadomy. I to jest całość tego, co możemy nazwać antypolonizmem, to znaczy współczesnym antypolonizmem. Dwie skoordynowane polityki historyczne i działalność piątej kolumny w kraju, która wychodzi tym skoordynowanym politykom historycznym naprzeciw. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie przedsięwzięcia, naprawdę zakrojone na szeroką skalę, w których uczestniczą grupy pierwszorzędnych fachowców dysponujących sporymi budżetami, żeby to nie prowadziło do jakiegoś celu. No, trudno sobie wyobrazić, że te wszystkie skomplikowane i kosztowne czynności są bezcelowe. Raczej bardziej prawdopodobne jest, że jakiś cel im przyświeca. No i jaki? I tutaj mamy pewną analogię z wiekiem XVIII. Otóż trzy państwa sąsiadujące z Polską zorientowały się, że Polska jest krajem rozległym, zamożnym, to znaczy obywatele są zamożni, ale słabym. I postanowiły się kosztem Polski wzmocnić. Na tej samej zasadzie, jak to opisał w bajce o jagnięciu i wilkach pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki. Napisał taką bajkę o tym, jak wilcy w lesie przydybali jagnię, no i już się szykują, żeby je rozszarpać i zjeść, a na jagnię nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności i powiada: hola, jak to? Tak bez zdania racji mnie tu rozszarpiecie i zjecie. I wilki się zreflektowały, mówię, no rzeczywiście, jak nie ma racji, tak nie możemy. No i przedstawiły mu trzy powody, dla których zaraz je rozszarpią i zjedzą. Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli nie zabawem, powiada ksiądz biskup. Także, no i jeżeli nawet wilki uznały, że trzeba przedstawić jakiś pozór moralnego uzasadnienia jagnięciu, no to tym bardziej państwa rozbiorowe uznały, że trzeba przedstawić Europie jakiś pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. A ponieważ w Europie wtedy wielki wpływ na opinię ludzi wykształconych wywierali tak zwani francuscy filozofowie, no to wynajęli tych filozofów, oni chętnie za pieniądze różnych obstalonków się podejmowali, wynajęli tych filozofów i filozofowie francuscy opracowali formułę noszącą pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. Formuła ta była mniej więcej taka: Polaków nie można zostawić samopas, bo ten naród ma organiczną niezdolność do rządzenia takim dużym państwem. A ani w interesie Europy, ani w interesie Polaków samych nie leży to, żeby w środku Europy było siedlisko anarchii. Zatem trzeba ustanowić nad Polakami kuratele starszych i mądrzejszych i wtedy i dla Europy to będzie dobrze, i dla samych Polaków też to będzie dobrze. I Europa w to uwierzyła. Europa w to bardzo chętnie uwierzyła, ba nawet znaczna część środowisk polskich w to uwierzyła. Kajetan Koźmian w swoich pamiętnikach, a więc człowiek żyjący wtedy, wspomina, że po trzecim rozbiorze Polski w wielu środowiskach polskich pojawiło się coś na kształt uczucia ulgi, że oto wreszcie koszmar się zakończył, że już nie trzeba się przeciwko niczemu albo za czymś opowiadać, już nie trzeba tam gardować. I ci ludzie powiadali tak: no wprawdzie Polski już nie ma, ale przecież my jesteśmy takimi samymi Polakami, jak i wczoraj, kiedy Polska była. Ba, nawet teraz nam lepiej, bo kiedyś to się musieliśmy martwić, a co Katarzyna, a co król pruski, a co kozacy, a co Turcy, a teraz niech się Katarzyna martwi, a my możemy już wypić, zakąsić i o nic się nie martwić.
następne pokolenie już inaczej myślało, ale część tego myślała tak. Obecna formuła takiego pozoru moralnego uzasadnienia jest trochę podobna, a trochę się oczywiście różni, bo jak powiadam, ta XVIII-wieczna formuła zawierała takie spostrzeżenie, że naród polski jest organicznie niezdolny do rządzenia takim dużym państwem. Proszę Państwa, musimy się chwilę zatrzymać nad tym zarzutem, bo wprawdzie francuscy filozofowie to na obstalunek opracowali, ale prawdę można zauważyć również i za pieniądze. Może rzeczywiście tak jest, że naród polski jest organicznie niezdolny do rządzenia państwem. No, już nawet pobieżna znajomość historii pokazuje, że ten zarzut nie wytrzymuje krytyki. 200 lat wcześniej ten sam naród polski całkiem sprawnie władał państwem jeszcze większym niż w XVIII wieku i całkiem sprawnie sobie radził, więc nie istnieje nic takiego, jak kiedyś mógł sobie radzić, to znaczy, że nie ma jakiejś organicznej niezdolności narodu polskiego do rządzenia państwami. Natomiast Polska rzeczywiście była państwem słabym. No, to musimy się zastanowić, dlaczego. Jeżeli nie z powodu organicznej niezdolności, to dlaczego? Otóż, proszę Państwa, no, każdy absolwent szkoły powinien przynajmniej wiedzieć, bo dzisiaj to nie jest pewne, czy wie, ale powinien wiedzieć, że taką plagą stosunków życia publicznego w Polsce już w wieku XVII, a zwłaszcza w wieku XVIII był jurgiel, czyli agentura. Mnóstwo ludzi właśnie w XVIII wieku to prawie, że nie było nikogo, kto uczestniczył w życiu publicznym i nie brał pieniędzy od ambasadorów albo tam pomniejszych urzędników, przecież nie za to, że bronił polskich interesów państwowych, odwrotnie, że kosztem polskich interesów państwowych bronił interesów tych krajów, których ambasadorowie mu płacili. I jeżeli z takich przyczyn, podam jeden przykład, jak to funkcjonowało, jak potężne wpływy mieli jurgieltnicy i jak jurgielt działał obezwładniająco na państwo polskie. W 1720 roku zawarty został tajny traktat w Poczdamie prusko-rosyjski o tym, żeby blokować każdą próbę powiększenia wojska w Polsce. Mimo że tych prób było całkiem sporo, niektóre dochodziły do fazy ustawodawczej, aż do końca istnienia państwa polskiego żadna z nich się nie udała. To pokazuje, jak wpływowa była agentura i jak paraliżowała, jak nie dopuszczała do stworzenia na terenie państwa polskiego nawet zalążka siły. Czy to w Konstytucji 3 maja, bo w Konstytucji się udało. No tak, ale to ale się nie udało się zbudować takiej armii, więc to dochodziło, mówię, do fazy ustawodawczej, ale nie do fazy realizacyjnej. Proszę Państwa, więc to pokazuje, że agentura już raz Polskę doprowadziła do stanu całkowitej bezsilności. No to jeżeli jeśli nie udała się próba ujawnienia agentury w strukturach państwa w 1992 roku, to skutki mogą być podobne. Jak raz już się to stało, to może się powtórzyć. Jak raz się udało, to dlaczego nie spróbować drugi raz, prawda? No i współczesna formuła pozoru moralnego uzasadnienia dla rabunku Polski, bo w tym przypadku o to chodzi, jest podobna do tamtej XVIII-wiecznej, ale oczywiście różni się trochę od niej. Podobieństwo polega na tym, że znowu Polaków nie można zostawić samopas, powiadają nasi tutaj koryfeusze naszej moralności. Ale już nie dlatego, że nie potrafimy rządzić takim dużym państwem, już nie mamy dużego państwa, tylko dlatego, że w przeciwnym razie naród polski znowu zrobi coś okropnego. Znowu. Te wszystkie skoordynowane polityki historyczne i działalność piątej kolumny w kraju służą uzasadnieniu tego słowa znowu. Znowu zrobimy coś okropnego. A ponieważ Europa nie chce, żeby tu się działy jakieś okropieństwa,
Więc żeby uchronić Europę przed okropnościami i samych Polaków przed nimi samymi, to trzeba ustanowić nad nimi kuratele starszych i mądrzejszych. I realizacja roszczeń żydowskich jest znakomitym do tego instrumentem. Proszę Państwa, wystarczy tylko sobie uświadomić, jakie konsekwencje ekonomiczne i polityczne pociągnęłaby za sobą realizacja tych roszczeń. Chodzi o 65 miliardów dolarów, co stanowi równowartość rocznego budżetu państwa. Środowisko dysponujące na terenie Polski majątkiem tego rzędu miałoby niewątpliwie dominującą pozycję ekonomiczną. No co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. A ta dominująca pozycja ekonomiczna przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by po prostu była szlachta. To by po prostu była szlachta. I w rezultacie takiego zabiegu na historyczny naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty do roli narodu drugiej kategorii. Właściwie nie narodu drugiej kategorii, tylko do roli narodowości. Do roli narodowości. I to są skutki o charakterze trwałym. Bardzo trudno by było to odwrócić. Być może, że byłoby to nawet niemożliwe odwrócenie tego, również ze względu na to, że taki obrót sprawy byłby korzystny zarówno z punktu widzenia niemieckiego, jak i z punktu widzenia rosyjskiego. I gra toczy się w tej chwili o taką stawkę. Toczy się w tej chwili o taką stawkę i chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż w ubiegłym roku był w Warszawie izraelski prezydent pan Rywlin. Przepraszam. I pan Rywlin przed przyjazdem do Warszawy udzielił wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej. Powiedział tam między innymi, że celem jego przyjazdu jest uczestniczenie w uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich i on nie będzie żadnego protokołu tu wywracał, ale doskonale pamięta o kwestii roszczeń. Pamięta, powiedział, o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Proszę Państwa, te obietnice i te umowy nie stanowią, jak widać, żadnej tajemnicy dla izraelskiego prezydenta, natomiast stanowią tajemnicę dla polskiej opinii publicznej. Dlatego moim zdaniem, zwłaszcza, że panuje po obydwu stronach, zdawać by się mogło, straszliwej barykady, zmowa milczenia w tej kwestii. Nikt się nie zająknie, ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość nie chcą się, ani żadne inne partie, mówiąc nawiasem, nie chcą się zająknąć na ten temat. Więc zwłaszcza dobrze by było wykorzystać kampanię wyborczą, żeby przepytać w tej sprawie zwłaszcza tych kandydatów do Sejmu, którzy już byli parlamentarzystami. Co oni na ten temat wiedzą, na temat złożonych obietnic i podpisanych umów. Jeżeli taki parlamentarzysta powie, że on nic na ten temat nie wie, no to znaczy, że to jest dureń, którego nie ma powodu wybierać, bo jakbyśmy osła spytali, to też by nic nie wiedział. No ale to w jakim celu osła wybierać do Sejmu, prawda? Natomiast jeśli by powiedział, że wiedział i nie powiedział, to jeszcze gorzej, to znaczy, że to łajdak. To tym bardziej go nie wolno wybierać. Także proszę Państwa, że jeśli będziecie uczestniczyli w jakichś spotkaniach z kandydatami, to żeby ich na ten temat trochę przepytać, bo no dlaczego mielibyśmy ich oszczędzać? Oni nas by nie oszczędzili, bo to my będziemy musieli za to wszystko zapłacić i to my będziemy tymi przedstawicielami narodu drugiej kategorii, bo oni się jakoś dogadają, a my już nie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze do końca nie został dokończony temat. Ale to rozumiem, tutaj, że w pytaniach tak, wyjdzie. Tak, myślę, że to w pytaniach wyjdzie, ale właśnie ta druga kwestia
naszego tematu. Myślę, że tutaj jeszcze pan redaktor, zanim zostanę zadawane pytania, który jeszcze kilka powiedział na temat, jakie ewentualnie możliwości mogą być, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu i jak po prostu wybrać z tej nieszczęśliwej sytuacji. Rozumiem, to jest pierwsze pytanie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, nie istnieją podstawy prawne do realizowania przez Polskę tych roszczeń. Naciski, jakie są wywierane na Polskę, idą w tym kierunku, żeby władze polskie taką podstawę prawną stworzyły. To znaczy, żeby stworzyły pozór legalności dla rabunku Polski, bo to jest, to byłby pozór legalności dla rabunku Polski. No i z naszej strony w interesie narodowym i w interesie państwowym jest niedopuszczenie do tego. Niedopuszczenie do tego za wszelką cenę, bo to jest być albo nie być. To nie są żarty. To nie jest walka o jakąś demokrację czy inne makagigi, tylko to jest walka o byt w najjaskrawszych przejawach, w parterze. I proszę Państwa, niestety, dlaczego trzeba zmienić władzę w Polsce? Dlatego, że obecna władza to jest kupa gówna, która w ogóle nie dba o polskie interesy państwowe. Jeżeli pan minister Sikorski w podsłuchanej rozmowie powiedział, że Sojusz Atlantycki daje Polsce złudne poczucie bezpieczeństwa, bo zrobimy laskę za darmo Obamie, no to przecież kto robi tę laskę? To on robił. To on robił. Ładnie, że to zauważył z jednej strony, ale z drugiej strony przecież nie za to Rzeczpospolita mu płaciła, żeby robił laski, tylko za to, żeby bronił polskich interesów państwowych. I dlatego, kiedy był w Polsce w czerwcu ubiegłego roku prezydent Obama, żeby nam pogratulować, żeśmy się znowu podjęli roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, bo to po to przyjechał, to dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że przynajmniej dwie sprawy powinniśmy z prezydentem Obamą załatwić. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone uroczyście nam obiecały, a w każdym razie na piśmie najlepiej nam obiecały, że nie będą nigdy pod żadnym pozorem wywierać na nas nacisków w kierunku realizacji roszczeń. My żydowskie hałasy jakoś sobie z nimi poradzimy. Najwyżej sami będziemy hałasować też. To hałasy się podniosą aż pod uszy najwyższego i wtedy najwyższy spuści jakieś plagi na hałaśników, prawda? No tak, ale amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Szwajcaria nie wytrzymała, to cóż dopiero my, prawda? Dlatego to jest takie ważne, że skoro już robimy laskę prezydentowi Obamie, to nie za darmo, tylko za pieniądze. To przynajmniej może to jest łajdackie, ale nie głupie, prawda? Druga rzecz, Polska podejmując się roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, niebezpiecznej roli, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone potraktują Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. To znaczy kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie plus udogodnienia wojskowe podobne do tych, albo nawet takie same, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, to by była dla nas ważna informacja, że chce nas wydymać i zostawić dzieckiem. No to nie wolno nam wchodzić w taki interes w żadnym wypadku. Jeżeli natomiast byś nas nie wyśmiał, no to mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Proszę Państwa, mamy oto, Polska rozpoczęła 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo ma wydać 140 miliardów złotych w ciągu 10 lat, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. 4 miliardy dolarów rocznej kroplówki to oznacza podwojenie tej sumy.
więc możemy skrócić ten okres z 10 lat do 5, a jeśli brać pod uwagę udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta Izrael, to być może jeszcze o rok. W ten sposób skracamy bardzo niebezpieczną dla Polski lukę czasową. 10 lat to jest bardzo długo. Druga wojna światowa trwała 5 lat, zmieniła oblicze świata. Za 10 lat to Polski może nie być, prawda? Albo może zostać tak osłabiona, że już jakiekolwiek programy już jej nic nie pomogą, tyle co umarłemu kadzidło. Więc skrócenie tej luki czasowej jest w naszym żywotnym interesie. Ale o ile mi wiadomo, nikt takiej propozycji prezydentowi Obamie nie przedstawił. A on nie jest prezydentem Polski. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i on nie ma obowiązku troszczyć się o polskie interesy. Jak ktoś nie zabiega, jak polski partner nie zabiega o polskie interesy, no to nie można liczyć, że amerykański prezydent będzie, a może słuchajcie, może bym wam tu zrobił jeszcze ja laskę, prawda? No przecież nie można tak tego oczekiwać. To tenderowo by było. No wszystko jedno, wie pan, to może i postępowe było, jakby wielkoduszne przede wszystkim do strony prezydenta Obamy. Więc tego typu i ponieważ nikt prezydentowi Obamie takiej propozycji nie przedstawił, to znaczy, że nasi umiłowani przywódcy zabiegają tylko o własne kariery, nie zabiegają o interes państwa. Więc trzeba ich pogonić, trzeba zmienić tę władzę. Nie dlatego, że tam genderostwo, że in vitro, czy coś, trzeba zmienić tę władzę, bo to jest władza, która już nie dbała i nie dba o interesy państwowe. Więc nie ma żadnego tytułu, ani moralnego, ani żadnego innego, żeby te stanowiska piastować. Dlatego trzeba zmienić władzę. Ja rozumiem, że to jest odpowiedź, panie redaktorze. Zanim przejdziemy do pytań z sali, jeszcze ja pozwolę sobie, korzystając z przywileju prowadzącego, zadać jedno pytanie. Wszyscy pewnie słyszeliśmy o antypolskim filmie Pokłosie, ale nie wiem, czy do wszystkich państwa dotarła taka ciekawa informacja, ona się przebijała gdzieś tak na marginesie przez media, że część pieniędzy, które poszły na te Pokłosie, były ze spółki ze Słowacji, tylko ta spółka ze Słowacji nie była wbrew pozorom spółką słowacką, tylko była spółką rosyjską, kapitałem rosyjskim. I teraz pytanie do pana, panie redaktorze, czy powiedzmy o obliczem Polaka, szowinisty i antysemity może grać też moskiewszczyzna? Oczywiście, nie jest żadną tajemnicą, że mamy do czynienia, przynajmniej jak do tej pory, ze strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim. To strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie jakoś się musi przekładać na konkrety. Dyskretnie, ale się przekłada, z tego wynika. W interesie strategicznych partnerów, i to bardzo wyraźnie powiedział ówczesny premier rosyjski Władimir Putin w 2009 roku 1 września na Westerplatte. Władimir Putin się wdał w rozważania na temat przyczyn II wojny światowej i wskazał taką przyczynę, to znaczy na traktat wersalski. Cóż takiego zrobił traktat wersalski, że stał się przyczyną II wojny światowej? Premier Putin to wyjaśnił. Odpowiedział na to pytanie. Stał się przyczyną II wojny światowej, bo upokorzył dwa wielkie narody. Tak powiedział premier Putin. W jaki sposób, tego już nam taktownie nie powiedział, ale my sami się możemy domyślić. W taki, że w obszarze leżącym między tymi dwoma wielkimi narodami zatwierdził istnienie niepodległego państwa polskiego. I to zarówno w roku 1919, jak i w roku 2009 jest traktowane przez dwa wielkie narody jako obraza, jako policzek. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Więc jeżeli... jeszcze jedna uwaga. Otóż warto pamiętać też, jeśli rozważamy, bo w Polsce się często nie docenia elementu siły w polityce. To jest taka zła tradycja naszego myślenia o polityce, z której się powinniśmy wyzwolić.
i być może pomoże nam w tym wyzwoleniu się z tej złej tradycji, otrząśnięciu się z tej złej tradycji, przypomnienie poglądu pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza, który powiedział, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika. Tak rozumują pruscy teoretycy wojny i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Nie wolno być słabym. Nawet Pan Bóg jest po stronie silniejszych batalionów. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, dzisiaj CEPOS opublikował najnowszy sondaż dotyczący wyników ewentualnych wyborów parlamentarnych. Co ciekawe, po pół godzinie ten sondaż zniknął z internetu. Jego wyniki były następujące, to znaczy Platforma uzyskała 36% poparcia, PiS 29%, 11% Kukiz i koniec. Trzy środowiska polityczne tylko w Sejmie. To a propos pana nawoływań do zmiany rządów. Jak pan by to zinterpretował? A zwłaszcza to, że został ten sondaż prawie natychmiast usunięty. Sondaże w Polsce, zwłaszcza w okresie stosunkowo odległym jeszcze od wyborów, a jeszcze mam 2 miesiące do wyborów, sondaże pokazują nie tyle rzeczywiste sympatie opinii publicznej, rzeczywiste preferencje opinii publicznej, co intencje tych, którzy sondaż zamówili. I to wynika z tego, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, ci, którzy w Polsce sprawują rzeczywistą władzę, to znaczy bezpieczniackie watachy z razwie dóbr, że tak powiem, na czele, nie życzą sobie żadnej rewolucji. Proszę zwrócić uwagę, że większość ludzi w Polsce chyba nie doceniła wagi takiego wydarzenia politycznego, które miało miejsce 18 czerwca tego roku. Moim zdaniem to było wydarzenie znacznie ważniejsze nawet niż wybory prezydenckie. Mianowicie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. W 25. rocznicę pierwszego transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela. Ubecy polskojęzyczni starej i nowej generacji się zebrali, żeby sobie powspominać. No i patronowali całej tej konferencji ubecy izraelscy. Nie chodziło o wspominki. Nawiasem mówiąc, okazało się, że operacja została sfinansowana przez RDB. To znaczy Izrael sfinansował tę operację za pieniądze ukradzione państwu polskiemu. I to pan Gąsirowski to powiedział otwartym tekstem. Nikt go nie aresztował w związku z tym. A niech by się ktoś ośmielił, prawda? Niech by ktoś spróbował. Tak to wyglądało, ale wspominki były tylko pretekstem. Moim zdaniem intencją tej konferencji była oferta, jaką ubecy starej i nowej generacji złożyli Amerykanom. Oni świetnie się nadają, no, przedstawili, patrzcie, jacy my jesteśmy fajni, żeśmy kiedyś kolaborowali. My tutaj będziemy nadzorować, trzymać w ryzach mniej wartościowy naród tubylczy w zamian za pozwolenie na dalsze pasożytowanie na nim. I wszystko wskazuje na to, że oferta została przyjęta. Bo tylko idiota stawia wszystko na jedną kartę, to znaczy na jedną partię. A jak mu ta jedna partia zacznie brykać, to co on wtedy zrobi? A to wtedy patrzcie, ja mam jeszcze innych tu kolegów. Ja z nimi będę tutaj się przyjaźnił, a nie z wami. No i wtedy ci, którzy brykają, zaczynają się licytować z tamtymi. A ja tylko stoję i się przyglądam, kto mi lepiej laskę zrobi. Prawda? No, to taka jest tutaj polityka. Tym bardziej, że Amerykanie zostali przyzwyczajeni do tego. To niestety, to jest taka smutna prawda. Zostali przyzwyczajeni do tego, że w Polsce się politykują w Polsce przy pomocy agentury. Przy pomocy agentury. Nie zachowując nawet żadnych pozorów partnerstwa. Nie ośmieliliby się w ten sposób politykować z Francją,
z Niemcami, z Wielką Brytanią. Tam przynajmniej pozory partnerstwa, albo czasami nawet nie pozory, tylko partnerstwo musi być zachowane. Natomiast u nas jak to wygląda? Dadzą 15 milionów dolarów napiwku starym kiejkutom i ci wszystko zrobią. Za ten napiwek zrobią wszystko. No to po co zachowywać, po co się wysilać, po co zachowywać jakieś pozory, prawda? I Amerykanie dobrze, doskonale wiedzą, kto u nas naprawdę rządzi, a kto tylko piastuje zewnętrzne znamiona. No przecież sami to kreują poniekąd. I proszę zwrócić uwagę, że o ile się przed 18 czerwca wydawało, że zeszlist Platformy Obywatelskiej po równi pochyłej jest niepowstrzymany i właśnie czarna dziura na końcu, to po 18 czerwca ten zeszlist został przyhamowany, a teraz się zatrzymał w ogóle. A teraz się zatrzymał. I tak jak przed 18 czerwca nowoczesna PL pana Ryszarda Petru, no jeszcze pan Petru nic nie zdążył powiedzieć, nawet ust nie zdążył otworzyć, już dostał 11% na dzień dobry, to teraz przyrost pana Ryszarda Petru jest zahamowany. On już nie rośnie, on tutaj jest na tym i mu wyraźnie pokazują, że nie, kolego, jeszcze za wcześnie, na razie najważniejsze to jest, żeby Platforma tego. No i w tej kombinacji pan Kukiz jest już niepotrzebny, już jest potrzebny jak psu piąta noga. Jest niepotrzebny. Już wszystko jest załatwione. No na szczęście. To nie jest tak, że jeden sondaż odzwierciedla preferencje wszystkich potencjalnych tutaj graczy. Jak zniknął natychmiast, to jest informacja też bardzo ważna, że pozostali gracze powiedzieli no, bez przesady tutaj nie hulajcie, koledzy, taki sondaż miarodajny to musimy dopiero wypracować. Prawda? No i to... Tak. Proszę bardzo. Ja uważam, że sondaże to jest jedno z najpotężniejszych... Głośniej troszkę, prosimy. Z najpotężniejszych narzędzi zniewolenia. One w zasadzie kreują głos opinii. To opinia się do nich dostosowuje, a nie jest odwrotnie. Co pan sądzi? No nie zgadzam się z tą opinią, bo proszę pana, gdyby pan korzystał ze swobody ekonomicznej, gdyby pan był materialnie niezależny od władzy publicznej, to właśnie po co panu wiedzieć, jakie są sondaże? W ogóle by to pana nie obchodziło. Gdyby władza publiczna nie mogła pana ekonomicznie zniszczyć, na przykład kontrolami, to co by pana obchodziły sondaże? Narzędzia zniewolenia są inne. Narzędziem zniewolenia jest uzależnienie człowieka podwójnie od władzy publicznej, jako obywatela i jako konsumenta, żeby on bez pozwolenia władzy publicznej nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. To są narzędzia zniewolenia. A sondaże to tylko, wie pan, to są takie dla durniów, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że człowiek, który nie ma własnego zdania i tylko się jest popychany od ściany do ściany sondażami, no to jest dureń. Ja dlatego uważam, że bardzo szkodliwe jest prawo powszechnego głosowania. Bo no oczywiście jest szkodliwe i powinno być skasowane, bo no, prawo powszechnego głosowania zasadza się na absurdalnym przekonaniu, że każdy może rządzić państwem. No przecież to wiadomo, że to nieprawda. Jeżeli ktoś chce jeździć na traktorze, to najpierw musi się nauczyć, no jak ten traktor funkcjonuje, żeby gdzieś ręki nie wsadził, żeby mu ręki nie porywało, prawda? Potem musi się nauczyć na nim jeździć, żeby nie narobił nieszczęścia, żeby sam się nie zabił, ludzi nie pozabijał, szkód materialnych nie zrobił. Więc to wymaga nauki, egzaminu i tak dalej. Tymczasem państwo jest znacznie bardziej skomplikowanym tworem niż traktor i fałszywy ruch, pchnięcie państwa w fałszywy ruch może doprowadzić do znacznie poważniejszych następstw niż katastrofa traktora. Bo to tam paru ludzi zginie, a państwo w fałszywy ruch wprowadzone może zgubić setki tysięcy ludzi w jednej chwili. Dlatego uważam, że bardzo jest niemądre
wprowadzenie prawa powszechnego głosowania. To się wzięło, to prawo powszechnego głosowania się wzięło stąd, kiedy został wprowadzony powszechny pobór do wojska. I no, jest w tym pewna logika, że jeżeli już ja muszę pójść do wojska i mogę zginąć na skutek tego, że jakiś mądrala podejmie fałszywą decyzję, mądrala, który jest królem albo tam prezydentem, prawda, podejmie fałszywą decyzję, a ja swoim życiem za to zapłacę, no to logiczne jest, że miał jakiś wpływ na to, co on, kto to będzie decydował, prawda? I stąd się wzięło prawo powszechnego głosowania. Ale to no, jest w tym pewna, powiadam, pewna logika, ale ryzyko jest za duże. Za duże. I tacy ludzie, którzy zastanawiali się nad tym, co trzeba by zrobić w państwie, na przykład Fryderyk von Hayek, bardzo poważny myśliciel, to uważał, że należy zreformować parlamentaryzm. On się nie odważył targnąć na powszechne głosowanie. Nie odważył się targnąć na powszechne głosowanie. Chciał, dobra, no już jak nie możecie bez tego wytrzymać, to proszę bardzo. Chociaż właściwie ludzie sobie tego nie cenią, bo połowa idzie do wyborów, połowa w ogóle nie idzie, więc chyba to ci, co mówią, że to jest takie ważne, to chyba przesadzają. Dla samych zainteresowanych nie jest ważne. No ale mniejsza. Więc co Fryderyk von Hayek powiada? Żeby zreformować parlamentaryzm w taki sposób, żeby dwie izby prowadzić. Pierwsza izba, która by była wybierana tak samo jak dotychczasowe parlamenty i tam wszystkim by się zajmowała tym, co dotychczasowe parlamenty, całą tą pornografią parlamentarną, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie wolno by było tej izbie, on to nazywa izbą rządową, nie wolno by było ustanawiać praw. Temu parlamentowi nie, bo prawa ustanawiałaby druga izba, izba praw właśnie, w której by obowiązywał wysoki cenzus wieku. Do tej izby praw mógłby trafić człowiek, który ukończył co najmniej 45 lat. Wybierany byłby na długą kadencję, 15-letnią. Co 5 lat by się 1/3 składu tej izby odnawiała. I do tej izby kandydować i głosować na tych kandydatów można by było tylko raz w życiu. Dlatego, powiada Hayek, że jak ktoś co roku, co 2 lata, to tam się tam specjalnie zastanawia, dziury w niebie nie będzie, jak się pomylę. Natomiast jak raz w życiu tylko może to zrobić, no to jest szansa, że się trochę zastanowi, trochę dłużej się zastanowi. Po drugie, ludzie, którzy mogliby tam się znaleźć, więc znaleźliby się najwcześniej po ukończeniu 45 roku życia, 15 lat, no to by miałby taki delikwent 60 lat. Najmłodszy miałby 60 lat, jakby kończył kadencję. No to już drugi raz nie mógłby być wybrany. Więc jest szansa, że nie ustanawiałby praw pod swój przyszły wybór, pod publiczkę, tylko miałby na uwadze długofalowy interes państwa. Gwarancji nie ma, ale to wszystkie te rozwiązania by temu sprzyjały. Także to właściwie się sprowadza przy zachowaniu prawa powszechnego głosowania, sprowadza się do tego, że no, to prawo by było bardzo rzadko używane. Panie redaktorze, jeszcze kolejne pytanie pan zgłaszał się. Proszę bardzo. Znowu pan Łukasz Łopecki. Ja chciałbym wrócić na chwilę do ostatniej kampanii prezydenckiej. Tak. Za sprawą ostatniej książki pana Sumińskiego zrobiło się w trakcie tej kampanii dosyć głośno o związkach Bronisława Komorowskiego z WSI. I tam znaczy głośno było na wiecach, ludzie tam wyskakiwali z okrzykami procywilis, na panią redaktorkę TVN-u potargano, jakoś mieliło się zadać pytanie. Ale w mediach było oczywiście cicho na ten temat.
Ja myślałem, że dla PiS-u to będzie gwiazdka z nieba, że oni to wykorzystają, żeby zupełnie zdyskredytować pana Bronisława Komorowskiego i tak z ciekawością oglądałem tą debatę, kiedy ten argument zostanie użyty. On nie został użyty, a PiS przecież wygrał no tak ledwo. To nie jest tak, że oni mogli sobie pozwolić na nieużycie mocnego argumentu, jeżeli by go mieli. Jak pan myśli, dlaczego ten argument nie został użyty? Dlatego, że proszę pana, obowiązuje, znaczy Trzecia Rzeczpospolita funkcjonuje według pewnych niepisanych nigdzie, ale bardzo skrupulatnie przestrzeganych zasad. Między innymi taka niepisana zasada konstytucyjna jest taka: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Nawet jak się kopiemy po kostkach, to nie wyżej. Nie wyżej. Obserwatorzy z zewnątrz mają wrażenie, że tu straszna bitwa, straszna bójka się tu kotłuje, ale my tylko po kostkach. Proszę bardzo. Jaka rola nowowybranego prezydenta? Proszę państwa, w wielu środowiskach po wyborach prezydenckich zapanowała euforia. Moim zdaniem przedwczesna i nie wiadomo, czy uzasadniona. Dlatego, że warto przeczytać konstytucję po prostu. Jak przeczytamy konstytucję, przekonamy, że prezydent w Polsce według konstytucji z 1997 roku ma bardzo mało uprawnień samodzielnych. Na przykład jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w siłach zbrojnych nie może samodzielnie nawet kiwnąć palcem. Jeżeli kiwa palcem, to musi kiwnąć palcem na wniosek ministra obrony albo na wniosek premiera. Czyli ma nałożone dwa kaftany bezpieczeństwa. Aż dwa. Zwykły wariat ma jeden. I to uważa się, że to wystarczające jest zabezpieczenie. Widocznie twórcy konstytucji z 1997 roku musieli uważać prezydenta za wariata wyjątkowo niebezpiecznego, skoro nałożyli mu aż dwa kaftany bezpieczeństwa. Ma prezydent dwa uprawnienia samodzielne, mianowicie, bo tam orędzia do narodu to ja nie traktuję jako uprawnienie, bo to my też możemy ogłosić w orędzie, bo wyjdziemy tutaj na ulicę, jak ktoś zechce nas słuchać, no to orędzie wygłosimy jak najbardziej. No i to prezydent tak samo, jak ktoś go będzie słuchał, no to dobrze, jak nie, to drugie dobrze. Natomiast dwa uprawnienia istotne i ważne i samodzielne. Mianowicie prawo inicjatywy ustawodawczej i prawo weta. Ale skuteczność tych uprawnień zależy od tego, jakim zapleczem parlamentarnym prezydent będzie, z jakim zapleczem parlamentarnym prezydent będzie miał do czynienia. Czy z przyjaznym sobie politycznie zapleczem parlamentarnym, które będzie, że tak powiem, mu pomagało, albo przynajmniej go rozumiało, czy też z nieprzyjaznym, tego właśnie nie wiemy. Tego się dowiemy dopiero po 25 października. Więc przekonanie, że pan prezydent Duda zrobi to, czy nie zrobi tamtego, na razie jest takie, bardziej wyraża pobożne życzenia niż jakieś te. Po drugie, pan prezydent Duda nie jest politykiem samodzielnym, podobnie jak inni. Podobnie jak na przykład prezydent Komorowski, który rzeczywiście był uzależniony od wojskowych służb informacyjnych i to nie było żadną tajemnicą. Nawet szef wojskowych służb informacyjnych, pan generał Marek Dukaczewski, też tego nie ukrywał, bo powiedział przed wyborami w 2010 roku, że jak marszałek Komorowski wygra, to on sobie otworzy i wydudli całą butelkę szampana z tej radości. No to widać było wyraźnie tu wspólnotę interesów i wielkie oczekiwania, więc mówię, nawet tamta strona tego nie ukrywała. Więc prezydent Komorowski nie był samodzielny w tym znaczeniu, natomiast prezydent Duda nie jest samodzielny z innego powodu. Otóż, jak powiem, on, jego możliwości, jego w ogóle działania zależą od zaplecza parlamentarnego. Jakie to zaplecze parlamentarne będzie, to my jeszcze nie wiemy, ale nawet jakby było silne i programowo przyjaźnie nastawione, to przecież nie prezydent Duda będzie tym zapleczem kierował, tylko prezes Kaczyński, prawda? Więc prezydent Duda zrobi to tylko, na co mu prezes Kaczyński pozwoli. Bo jak mu nie pozwoli, no to nie zrobi.
To chyba jasne, prawda? Więc w tym sensie nie jest politykiem samodzielnym. No to nie jest jakaś krytyka jego, tylko po prostu stwierdzenie faktu. No i wreszcie jedna rzecz. Prezydent Duda mówił w kampanii wyborczej, a i teraz to powtórzył, że trzeba konstytucję zmienić w taki sposób, no właśnie, że trzeba akcentować suwerenność. Nie bardzo rozumiem, co to ma znaczyć w sytuacji, kiedy Polska, kiedy w Konstytucji Polskiej jest artykuł 90 i 91, który właśnie mówi o tym, że Polska przekazuje ogromne kawały suwerenności organizacjom międzynarodowym i organowi międzynarodowemu, którego i prawa ustanawiane przez taką organizację międzynarodową mają pierwszeństwo przed ustawami krajowymi. Nie wiem, jak można, to po pierwsze, po drugie, że Polska w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim wyrzekła się znacznej części suwerenności, a dodatkowo traktat lizboński przez samo swoje istnienie te resztki suwerenności wypłukuje. Bardzo dobrą ilustracją jest deklaracja pana ministra Sawickiego, ministra rolnictwa, kiedy wybuchły te protesty rolnicze. Otóż pan Sawicki częściowo rację tych protestujących uznał i powiedział, że no dobrze, skoro tak, to on wystąpi z petycją do Komisji Europejskiej. To pokazuje, co on tak naprawdę może zrobić. Może napisać podanie do Komisji Europejskiej. Każdy z nas może to zrobić. Prawo petycji do organów Unii Europejskiej jest podstawowym naszym uprawnieniem. To, że oni nam nie odpowiedzą, no to jest inna sprawa. Ale ministrowi Sawickiemu też mogą nie odpowiedzieć. Więc to jest właśnie dlatego no, to są wszystko uwarunkowania, z którymi on po prostu musi się liczyć. I w związku z tym na razie mamy dużo znaków zapytania, a żadnej pewności. Ja bym dlatego mówię, że oczekiwania związane z wyborem prezydenta Dudy są znacznie na wyrost, w związku z tym rozczarowanie też może być duże. Tak, my mamy salę do godziny 8 i mamy tutaj trzech co najmniej zgłaszających się. Pan się zgłaszał, potem pan, potem Bartek. Proszę tak, bardzo. Jeszcze proszę bardzo. Panie redaktorze, jak skomentowałby pan przejawy rusofilskie, jakie pojawiły się na prawicy? No, co takiego? Konkretnie, co pan ma na myśli? Komentarze, że coraz więcej ludzi takich prawicowych no, z jakąś taką sympatią odnosi się do działań Putina i tego typu. Ja się nie spotkałem, wie pan, może ja jestem mało spostrzegawczy, może nie natrafiłem po prostu na takie te, ale ja się nie spotkałem z objawami sympatii. Ja się spotkałem tylko z objawami takiej no, realistycznej oceny poczynań prezydenta Putina. Kiedyś, i to jeśli państwo pozwolą, to powtórzę. Wyobraźcie sobie państwo, ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale spróbujmy, że jesteśmy Rosjanami. Jak byśmy oceniali Władimira Putina wtedy, jako Rosjanie? Czy zadowoleni byśmy byli z tego, że mamy takiego prezydenta, czy bylibyśmy niezadowoleni? Wolelibyśmy Jelcyna, który od rana do wieczora był nieprzytomny od wódki. Otóż ja muszę powiedzieć, ja we własnym imieniu. Gdybym był Rosjaninem, to oczywiście bym Putina popierał. Dla Polski to jest bardzo niedobra wiadomość, że Rosja ma takiego prezydenta. Dla nas lepszym byłby Jelcyn. Jak mówię, od rana nieprzytomny do wieczora od wódki. To wtedy byśmy się Rosji tak bardzo nie obawiali. Natomiast to, że Rosja ma takiego prezydenta, to jest dla nas niedobra wiadomość. No i tyle. I wie pan,
ja też zostałem okrzyknięty przez portal Fronda ruskim agentem. Ale tylko dlatego, że nie chciałem wymyślać Putinowi, że to jest tam skurwysyn i tak dalej. Ja, to, wie pan, to nie jest żadna polityka. To nie jest żadna polityka, podobnie jak trudno nazwać polityką to, co robi polski rząd na Ukrainie. Bo polski rząd na Ukrainie w ciemno żyruje wszystkie posunięcia rządu w Kijowie. Tego nawet polityką nie można nazwać. To jest po prostu, nie wiadomo jak to nazwać. Nie wiadomo jak to nazwać, bo polski rząd nie wie, co rząd w Kijowie zrobi, ale z góry to żyruje. To tak nie powinno być. Gdyby ktoś... W porozumieniu z sojusznikami. Proszę pana... Bo tej polityki polskiej samodzielnej to chyba tak dużo nie ma. Proszę pana, jeżeli nie jest samodzielna, to porozumienie z sojusznikami nazywa się dyktatem sojuszników. Więc jak Moskwa nam dyktowała, na przykład, żeby w 68 roku najechać Czechosłowację, to oczywiście było źle. Teraz jak nam Amerykanie dyktują, żebyśmy im zrobili laskę, wie pan, na Ukrainie za darmo, to jest dobrze? No nie jest dobrze. Wie pan, państwo nie powinno dopuszczać do tego, żeby mu ktoś dyktował cokolwiek. Jeżeli, bo nasi umiłowani przywódcy nie potrafią wyciągnąć nawet takich korzyści, które Polska mogłaby wyciągnąć z faktu przynależności do NATO. Rezultat jest taki, że na razie jedyną korzyść, jaką mamy z przynależności do NATO, to jest to, że my wprawdzie nie wiemy, jak się w razie czego zachowają sojusznicy, jak wykonają artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale Rosja też tego nie wie. I to jest na razie jedyna korzyść. Ale to moja nam tylko dlatego, że gówniarstwo, które rozpycha się na posadach rządowych, nie potrafi wykorzystać. I to nie jest tak, że nie można. Bo wystarczy się przypatrzeć Turcji, żeby przekonać się, jak oni sprawnie to robią. Jak oni to sprawnie robią. Od nich byśmy się mogli uczyć, jak to się robi. I gdyby ktoś na przykład prowadził politykę w Polsce, naprawdę, nie gówniarstwo, to jeszcze przed rewolucją pomarańczową pojechałby taki człowiek od nas do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i tam w odpowiedniej komórce by im zameldował tak. Wiemy, że chcecie zrobić przewrót na Ukrainie, pomarańczową rewolucję. Bardzo nam się to podoba. Proszę nam powiedzieć, co powinniśmy zrobić od strony wywiadowczej, wojskowej, takiej, śmakiej, finansowej. Wszystko zrobimy, co trzeba. Tylko jeden warunek z naszej strony. Że siłą napędową tej rewolucji nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy, wsadzimy w eszelon i Putinowi na Kamczatkę wysiadamy. Polska nie może popierać na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski podnosi roszczenia terytorialne. Jak ktoś tego nie rozumie, to trzeba go kopnąć w dupę i w ogóle wyrzucić albo zamknąć otworek. Bo to naprawdę mogą być konsekwencje bardzo nieprzyjemne. Owszem, ale jak ktoś nie rozumie tego, czy lepiej jest, żeby była Ukraina niezależna od Rosji, nawet jeśli ta Ukraina będzie wroga, ponieważ lepiej mieć dwóch słabszych wrogów z jednego potężnego w postaci Imperium Rosyjskiego, które powstaje w momencie pełnego przyporządkowania Ukrainie Rosji, to naprawdę też należy go kopnąć w jakiejś wrażliwej. Jasne. Proszę pani, posłużę się takim spostrzeżeniem, które kiedyś wypowiedziała osoba znacznie bardziej doświadczona ode mnie, no to w ogóle nie ma porównania, w polityce europejskiej, która była 11 lat premierem Wielkiej Brytanii. Mówię o Margaret Thatcher, która powiedziała tak, że ona, to było przed zjednoczeniem Niemiec, że ona tak kocha Niemców, żeby życzyła im, żeby mieli 20 państw, a nie 2. Otóż ja tak samo kocham Ukraińców. Trzeba sobie bowiem zdać sprawę z tego, jakie państwo jest silne, a jakie słabe. Jaka jest definicja państwa silnego? Państwo silne to jest takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. I kropka. A jak jest odwrotnie,
Więc bardzo właśnie. Przepraszam, w jakim celu mielibyśmy wzmacniać Ukrainę? Może jeszcze broń jądrową im dać? Całe szczęście, że nie mają. Nie, nie mamy, więc nie możemy. Nie. Proszę bardzo. Pan... Ja do głównego wątku, czyli do roszczeń. Potem bardzo chodzi o to, panie redaktorze, że wszyscy, którzy wypowiadają się na ten temat, a niewielu ich jest, doradzają na ogół postępowanie o charakterze defensywnym. Natomiast moim zdaniem najwyższa pora zaatakować. No choćby w amerykańskich sądach oszczerców przejechać walcem kilkudziesięciu milionów dolarów, takich jak Mattel, Comey. Zobaczymy. Wie pan, teraz jak byłem w Ameryce, to tam namawiałem we wszystkich miastach, miałem 25 spotkań w różnych miastach i namawiałem tam działaczy Polonii Amerykańskiej, żeby się trochę politycznie zaktywizowali, przynajmniej w takim zakresie, żeby zaczęli przekonywać polityków amerykańskich polityków, że polskich głosów nie będą dostawali za darmo, tak jak nie dostają za darmo żydowskich. Gdyby to się udało, to by była duża sprawa, wielką by przysługę Polsce oddali w ten sposób, nie naruszając lojalności względem Stanów Zjednoczonych. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy jakąś tam piątą kolumnę sprawdzali, bo to się nie uda, ale żeby lobby polityczne polskie powstało. Mam nadzieję, że powstanie. Jeśli chodzi o ten pomysł pański, to pan Jerzy Bogdziewicz na Florydzie, on tam jest jednym z dyrektorów KPA, wpadł na ten pomysł i już nawiązali kontakt z żydowskimi adwokatami, którzy za pieniądze takich procesów, prowadzenia takich procesów się podejmą. No i zobaczymy. Ma pan pomysł na jakieś inne jeszcze strategie? No mam właśnie takie. Wie pan, jak byłem w Nowym Jorku, to tam jeden z uczestników spotkania powiedział, no dobrze, ale jak to zrobić, żeby tego... Ja mówię mu, panie, macie w przyszłym roku rok wyborczy w Stanach, wybory prezydenckie. No i nie wiadomo jeszcze, kto dostanie nominację partii republikańskiej, tam Jeb Bush się będzie ubiegał, a jeśli chodzi o nominację partii demokratycznej, to pani Hillaria Clintonowa. O Bushu nic nie wiem, bo jeszcze on tam się specjalnie nie objawił. Natomiast co do pani Hillary Clintonowej, no to mamy już o niej wiadomości. Można powiedzieć, że znamy ją jak zły szeląg. Ona była sekretarzem stanu i na tym stanowisku pokazała, że Polskę traktuje już wyłącznie jako skarbonkę dla Żydów. No to jeżeli dostałaby polskie głosy, no to rzeczywiście nie zasługujemy na lepszy los. I dobrze by było, gdyby właśnie Polonia amerykańska, wznosząc się przynajmniej w tej sprawie ponad podziały, których nie ma co tam zamazywać, bo one są i będą, tylko w tej sprawie, która stanowi obiektywny interes narodu i państwa polskiego, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, jaka partia rządzi, żeby w tej sprawie przemówiła jednym głosem i na przykład dała sygnał do kierownictwa, do sztabu Partii Demokratycznej, że jak Hillaria Clintonowa dostanie nominację, to nie będzie mogła liczyć na polskie głosy. A ich jest kilka milionów. I może Partia Demokratyczna w rezultacie takiego kroku przegrać wybory prezydenckie. Zgłaszał się jeszcze pan. Przypominam, że o 8 kończymy, także tak. Proszę bardzo. Ale musi być kolejność. Zgłasza, pan pierwszy, pan. Potem pani, to będzie już ostatni głos, bo kończymy o 8, a musimy jeszcze książki umożliwić, sprzedać. Proszę bardzo. Przepraszam, chciałem jeszcze dopytać, poprosić, żeby pan sprecyzował kwestię na przykład Jedwabnego, bo poruszał pan tą kwestię i wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego tam właśnie, kiedy za naród polski przepraszał, tak? Z tego, co mi wiadomo, mimo że ekspertem nie jestem, to ekshumacje w Jedwabnym zostały wstrzymane i ta praca pod względem naukowym została niedokończona, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, mówił pan o warunkach, jakie powinniśmy za współpracę postawić Amerykanom. Gdyby te warunki zostały przez Amerykanów odrzucone, jakie pan widzi dla nas alternatywy w polityce międzynarodowej, tak? Bo podejrzewam, że tutaj przyjaźń polsko-węgierska to będzie za mało, żeby w dobrej pozycji Polska przetrwała, a do Chin nam jeszcze troszeczkę daleko politycznie. I odnośnie dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej,
przed II wojną światową. Wdałem się w dyskusję ze swoimi znajomymi i usłyszałem takie zdanie, że honor jest czymś, co cechuje relacje międzyludzkie, a że w polityce nie ma takiego pojęcia jak honor. I gdyby pan mógł się odnieść też do tego zdania, będę się... W polityce też jest, wie pan, ale jest pewna różnica rzeczywiście. Pańscy rozmówcy mieli trochę racji. Jest pewna różnica między postępowaniem polityka, a postępowaniem człowieka prywatnego. Człowiek prywatny raczej nie powinien postępować niehonorowo. Raczej nie powinien. Powinien unikać takich sytuacji w ogóle. Natomiast polityk powinien być przygotowany na przyjęcie osobistej hańby, jeżeli za tę cenę może uratować naród swój przed nieszczęściem. Tak jak marszałek Pétain na przykład. To, wie pan, on był rzeczywiście w trudnej sytuacji, ale nie uciekł za granicę, tak jak minister Beck, który deklamował o honorze, a potem zwiał i tyle go widziano. Natomiast on nie, przyjął hańbę osobistą, ale powiedział, dlaczego to robi. I to tak to powiedział, że powinniśmy w Polsce to zapamiętać. On powiedział, że on dlatego to robi, żeby uchronić Francję przed polonizacją. Tak się wyraził, przed polonizacją. To znaczy przed sytuacją, kiedy naród zostaje wystawiony na łaskę i niełaskę okrutnego wroga, bez żadnej opieki z niczyjej strony. To on to nazwał polonizacją. Rzeczywiście naród polski tak został opuszczony. Tak został opuszczony. I tak to w tym sensie państwo rozmówcy mieli trochę racji. Jeśli chodzi o alternatywę, proszę pana, jesteśmy w NATO i na przykład możemy spełniać różne amerykańskie prośby. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy kierowali pod ich adresem prośby wzajemne. Oni się nie obrażają o to i dlatego wspomniałem o Turcji. Turcja spełnia każdą amerykańską prośbę, każdą, ale zawsze kieruje prośbę wzajemną o wynagrodzenie z góry. Bo mając świadomość zmienności polityki amerykańskiej, zdaje sobie sprawę, że dołu może już nie być. Więc, a i dostaje wynagrodzenie z góry. Ja nie byłem pewien, wie pan, czy to ja mam rację, czy to rzeczywiście, bo się może tam małemu Morycowi zdawać, że to można z Amerykanami dyskutować. Więc jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę o takiego byłego doradcy prezydenta Reagana, żeby chociaż 10 minut mi poświęcił. On mi poświęcił 3 godziny, więc bardzo był dla mnie uprzejmy. I się dowiedziałem, czego chciałem się dowiedzieć, mianowicie co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. On powiada, no trzeba zabiegać, no trzeba, właśnie lobby polskie powinno być w Ameryce, polscy politycy, nie na, dla osobistych karier, tak jak prezydent Kwaśniewski, który myślał, że jak będzie się podlizywał prezydentowi Bushowi, to ten z wdzięczności zrobił go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo ostatecznie NATO. Prezydent Bush nie uchodził w Ameryce za orła, ale nawet i on wiedział, że politykowi, który zdradza własne państwo, na którego czele stoi, to nie wolno jest dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. No, nawet i prezydent Bush to rozumiał. Tylko prezydent Kwaśniewski tego nie rozumiał. Więc to no, takie właśnie my powinniśmy się nauczyć uzyskiwać korzyści w takim położeniu, w jakim jesteśmy. To nie, my nie jesteśmy w takim położeniu, jak panna, kolejka tancerzy na balu się ustawia. My jesteśmy taką panienką, która tam stoi przy ścianie i no, chętnie by zatańczyła nawet w kółeczku, a cóż dopiero w parze, prawda? No i to tak, ale trzeba próbować, wie pan, się pokazywać tam, pierś wypinać i tak dalej. No to panie to wiedzą, jak to się robi. Proszę, jedwabne. Proszę pana, no to ta ekshumacja tylko by pogrążyła Jana Tomasza Grossa,
bo w wyniku tej ekshumacji ustalone by została liczba ofiar dokładna i być prawdopodobnie jakiego rodzaju śmiercią te ofiary zmarły. Czy przed spaleniem, czy uduszeniem się dymem zostały jednak zastrzelone, a to by wykluczało udział Polski obywateli, bo skąd niby broń mieli, prawda? Nawet Gross nie mówił, że mieli broń palną, prawda? A skąd? Niemcy by im dali, a jakże? No więc nie w tej fazie wojny w każdym razie. I pan... Proszę pana, nie chodziło w Jedwabnym o odpowiedzialność w sensie prawnym, tylko o ustalenie stanu faktycznego. Po pierwsze, ile ofiar było i w jaki sposób zostały zabite. I pan minister Kaczyński, który był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, nie powinien spełniać żadnych tego typu próśb, nawet 10 rabinów. Powinien temu rabinowi, który mu opowiadał duby smalone o tym, że Żydzi żadnych ekshumacji nieboszczyków nie przeprowadzają, jakim trzeba, to przeprowadzają, więc to nieprawda. Natomiast powinien mu powiedzieć tak: szanowny panie, ja jestem urzędnikiem Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Prowadzone jest śledztwo i prawo polskie bardzo dokładnie precyzuje, w jaki sposób to śledztwo powinno być prowadzone. I zapewniam pana, że będzie prowadzone zgodnie z prawem polskim. Dziękuję i tak dalej, wie pan. I tak powinien z nim rozmawiać. Żadnych, wie pan, takich, bo właśnie, no tak na dobrą sprawę, to minister Kaczyński powinien trafić przed Trybunał Stanu za to, co zrobił w Jedwabnym. Powinien trafić przed Trybunał Stanu. Proszę. Ostatnie pytanie. Nie, nie, to nie pani, tylko pan tam z tyłu. Pan z tyłu się zgłaszał i to jest ostatnie pytanie, ponieważ o 8 kończy się nasz czas. Że w tym roku są wybory w Kanadzie, żeby nie zaniedbywać Polonii kanadyjskiej, nie amerykańskiej, no, jeżeli chodzi o lobby i o presję dotyczącą... Byłem w wielu miastach kanadyjskich, w Montrealu, w Ottawie, w Toronto, w Calgary, w Edmonton i w Vancouver, że tam też miałem spotkania, a 10 września przylatuje do Polski książę Jerzy Czartoryski, który jest tam prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Ontario. Proszę bardzo. To już ostatni, bo nam czas się skończył. Często oglądam pana spotkania i chciałem za pana zapytać, czy jednak nie powinien pan Schroeder zmienić jednak opinii, że okres pokuty niemieckiej dobiegł końca, ponieważ gdyby nie było okupacji, nie byłoby Holokaustu, zachowałyby się papiery, prawda, i spadkobiercy prywatni, tak jak ten pan, który odzyskał dom, w którym urodził się Karol Wojtyła, by odzyskać swoje mienie. Więc niech Niemcy się nie odżegnują od odpowiedzialności, skoro Żydzi chcą odzyskać swoje prywatne mienie, gdzie nie mogą tego dokumentować, więc niech oni im wypłacą te odszkodowania. Proszę pana, a drugie pytanie, żeby... To nie, to pan nie zadał mi... Tak. Pana doktora Zbigniewa Kękusia z Krakowa zapewne tak, bo on jest przykładem, wydaje mi się, większej ofiary prześladowań niż pan Wysoki. Proszę pana, jeśli chodzi o kanclerza Schrödera, być może, że on nie powinien twierdzić, że okres niemieckiej podkuty dobiegł końca, ale tak powiedział. Wie pan, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nimi, wie pan. Można powiedzieć, że to bardzo źle, że kanclerz Schröder tak zrobił, ale tak zrobił. I z tego musimy wyciągnąć wnioski. On już nie jest kanclerzem, więc inaczej nie zrobi. A ciekawa rzecz, że jego następczyni, czyli pani nasza Złota, wcale tego nigdy nie uchyliła, nigdy go nie zdezawuowała, więc ona też tak uważa. I ostatnia rzecz, no to czasami się spotykam, akurat pan o to nie pytał, ale czasami się spotykam, no to w takim razie powinniśmy wystąpić do Niemiec o odszkodowanie za wojnę. To mi przypomina taką anegdotę jeszcze z czasów dawnych,
jak to delegacja polska pojechała do Moskwy i zażądała od Józefa Stalina, żeby Związek Radziecki Polsce przekazał Lwów i Kijów. Stalin trochę zakłopotany powiada tak, no Lwów to my nie mamy, a Kijów to możecie dostać ile tylko chcecie. Myślę, że z taką odpowiedzią byśmy się, może trochę grzeczniejszą, byśmy się spotkali ze strony niemieckiej. Innej trudno się spodziewać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te czołgi, które będą pokazane na defiladzie pojutrze, to są Leopardy, które Niemcy Polsce wypożyczyły, a magazyny amunicji są po stronie niemieckiej. To co? Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie będzie na zakończenie. Nie jedna rzecz strasznie intryguje, czemu właśnie Światowy Kongres Żydów się tak uziął na nasz kraj, na nasz naród, ze względu na to, że i ze strony Rosji za panowania Mikołaja II były wypędzenia żydowskie i oni też potracili majątki. Jak Hitler doszedł, Adolf Hitler doszedł do władzy, to też Żydzi potracili majątki, nie mówiąc już o tym, co inkwizycja hiszpańska zrobiła z Żydami. No, wie pan, obawiam się, że się pan myli. Światowy Kongres Żydów się na nas nie uwziął. Światowy Kongres Żydów po prostu liczy na to, że zrobi interes. Ale ten interes ma taką specyfikę, że on wymaga przyprawienia narodowi polskiemu takiego odrażającego wizerunku narodu morderców. W tym nie ma nic osobistego. Być może, że są jacyś ludzie, jacyś pojedynczy Żydzi, którzy nas nie lubią. Ale generalnie to nie ma w tym nic osobistego. Po prostu jest interes do zrobienia. I on ma taką specyfikę. Także radziłbym, żebyśmy nie podchodzili do tego w taki sposób, że ktoś się na nas uwziął. To po prostu na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą i tu akurat jesteśmy w tej sytuacji. I tyle. I powiem, w większości przypadków jestem pewien, że nie ma w tym niczego osobistego. Gdyby się okazało, że można ten interes zrobić inaczej, bez przyprawiania narodowi polskiemu takiego wizerunku, to być może, żeby tak zrobili. Myślę, żeby nam nie wymyślali i tak dalej, ale no na razie nie, widocznie nie ma innej możliwości. Musi być jakiś pretekst do wyłudzenia tych 65 miliardów dolarów. No i to jest taki pretekst, taki sam dobry jak każdy inny. No. Bardzo państwu dziękuję, bo tu tępy słuchaj. Thank you.